Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będę mówić o jednym z kultowych programów w telewizji w czasach PRL, a także o dwóch prowadzących, którzy sprawili, że ten program bardzo chciało się oglądać. Chodzi oczywiście o Sondę. Była na wiele sposobów nowatorska, przez niektórych uważana za jeden z najlepszych programów w telewizji, choć nawet czytałam, że w skali świata mówiono nie tylko w Polsce, że był to jeden z najlepszych programów, robiony z pasją i mimo małego budżetu naprawdę wciągający. Mówi się, że Sonda wyprzedziła swoje czasy, lecz to, jak się zakończyła, budzi w niektórych przerażenie. Prowadzący Andrzej Kurek oraz Zdzisław Kamiński zginęli razem, tragicznie, w wypadku samochodowym, którego okoliczności do dziś budzą wiele wątpliwości, które to nie zostały rozwiane. O co chodziło? Dlaczego niektórzy uważali, że wypadek, w którym zginęli prowadzący Sondy, był zaplanowany? I co dzisiaj wiemy na ten temat, zdradzę Wam w dzisiejszym odcinku, więc serdecznie zapraszam, byście ze mną zostali oczywiście do samego końca. Był rok 1977, kiedy w telewizji polskiej ciągle szukano pomysłów na nowe programy. Oczywiście, wiadomo, telewizja funkcjonowała już jakiś czas, ale nadal można powiedzieć, że był to młody, nowy twór, szczególnie, że budżety nie były takie jak dzisiaj, ani też możliwości techniczne. I zwrócono uwagę na pudła, które sobie gdzieś w magazynie telewizyjnym leżały jakiś czas. W nich znalazły się archiwalne odcinki programu Tomorrow's World, który emitowano w BBC. W tamtych czasach nie przejmowano się za bardzo prawami autorskimi, więc postanowiono kilka z tych odcinków wyemitować u nas z polskim komentarzem. Poszło dobrze i to zainspirowało twórców telewizji polskiej, żeby stworzyć analogiczny format już na naszym podwórku. Początkowo program miał się nazywać Przygoda z nauką, ale brzmiał tak szkolnie, więc zrobiono burzę mózgów. Po wielu godzinach perswazji udało im się namówić Kurka na inny tytuł, a ten nasuwał się sam. Sonda Pionier 10, urządzenie w tym czasie o największym stopniu skomplikowania, które jako pierwsze w historii eksploracji kosmosu przez człowieka miało opuścić Układ Słoneczny. Sonda. To było krótko i syntetycznie wytłumaczono. I tak zaczęła się historia programu, który zdobył ogromną wręcz popularność. Każdy odcinek, a było ich całkiem sporo, oglądało około 6 milionów widzów i to nie tylko dlatego, że wybór był dość ubogi. Bo jednak można było sobie znaleźć inne zajęcia, a Sonda przez 12 lat kręciła takie wyniki. Fajne było to, że Sonda, o ile dobrze pamiętacie, to był program, w którym generalnie nie mówiono o zbyt skomplikowanych rzeczach. Chociaż były to oczywiście trudne i zawiłe zagadnienia, ale przedstawione tak, żeby każdy zrozumiał, o czym mowa. Stanowiło to ogromną siłę edukacyjną tego programu, bo można to było oglądać właściwie familijnie. Wszystkie pokolenia, jakie były w domu, mogły oglądać i każdy kumał. I na dodatek nie potrzeba było wyższego wykształcenia. A prawda jest też taka, że program inspirował wielu ludzi, wiele dzieciaków do tego, żeby kiedyś zająć się bardziej może tą fizyką, chemią i tak dalej, bo w szkole może nudne, ale Sonda pokazywała, jak można w praktyce tę naukę wykorzystywać, by później stworzyć z tego swoją pasję. Nie zawaham się więc powiedzieć, że dzięki Sondzie na pewno powstało wielu dzisiejszych nauczycieli, techników, naukowców ścisłych. Każdy odcinek poświęcony był innemu zagadnieniu. I oczywiście, tak jak Wam powiedziałam we wstępie, nie da się ukryć, że mimo, że tematyka była bardzo ciekawa, to głównie sposób jej przedstawienia był intrygujący. A co za tym idzie, najjaśniejszym punktem programu byli więc prowadzący, którzy robili to perfekcyjnie, bo pokazywali przeciwstawny punkt widzenia. Jeden był fizykiem i specjalistą, a drugi laikiem, który dość mocno kwestionował dowody naukowe przedstawiane przez kompana, co było ciekawe i oczywiście ten spór był bardzo twórczy. A na dodatek ekstra było to, że właściwie nie dostawaliśmy na tacy rozstrzygnięcia, tylko każdy po tym programie mógł mieć swoje własne przemyślenie, więc w wielu domach toczyła się dyskusja, bo tak samo jak na antenie był ten, który w to wierzył, co mówi i ten, który wątpił, tak i w wielu domach sądzę, że tak było. Dzisiaj może by się przydał taki program, to byśmy tak dużo o polityce nie gadali. Ale dobra, powiedziałam Wam już troszeczkę o samym programie, zaraz powiem o prowadzących, ale jeszcze Wam zdradzę, jak to wszystko przebiegało, bo troszeczkę w skrócie to przedstawiłam.
Program nie od razu to był ten duet. Pierwszy program wyemitowano w 1977 roku, dokładnie już 8 września i prowadził go Andrzej Kurek, czyli jeden z tych panów, którego pamiętacie najbardziej, ale prowadzącą była także Wanda Konarzewska. A sonda nie do końca spełniła pokładane w niej nadzieje. Zofia Żukowska przyprowadziła do programu Zdzisława Kamińskiego, który nie miał ścisłego wykształcenia, ale pracował w telewizji, miał telewizyjne doświadczenie i idealnie pasował do konwencji, bo panowie mieli między sobą taką chemię, że ta dyskusja, o której mowa, świetnie się zazębiała. Program współtworzony był przez Marka Siudyma oraz przez kilka lat także przez Tomasza Pycia. Marek Siudym w książce Sonda napisał: sami nie byliśmy specjalistami w żadnej z prezentowanych dziedzin, dzięki czemu skala uproszczenia tematu przez fachowców zwana trywializacją nie odbiegała od możliwości zrozumienia przez przeciętnego widza. I właśnie teraz słów kilka o prowadzących. Andrzej Kurek był absolwentem fizyki, do telewizji został przeniesiony z Polskiego Radia. Urodził się w 1947 roku w Warszawie, ukończył technikum łączności w Zespole Szkół Zawodowych w Warszawie, a także Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był autorem charakterystycznego logo programu. A Zdzisław Kamiński urodził się 5 grudnia 1946 roku w Gliwicach. Studiował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Pracował jako kierownik produkcji. Potem zaczął pracować w Telewizji Polskiej w 1974 roku w redakcji historycznej. Przez kilka lat zdobywał doświadczenie, które zapewniło mu otrzymanie propozycji, która odmieniła jego życie i przyniosła mu wielką popularność. I pan Zdzisław to była ta osoba, która chyba bardziej rzucała się w oko z tego duetu, ponieważ był czasem nawet ekscentryczny, a na pewno bardzo energiczny. Każdy pamiętał jego styl, tę kurtkę, okulary. Nie dało się tego zapomnieć. Myślę, że bardzo dużo zapewniamy właśnie Zdzisławowi, jeśli chodzi o popularność tego programu. I oczywiście w programie używano rekwizytów, sami prowadzący i ekipa często je organizowali, więc program był robiony nieco chałupniczo. Ważną rolę grała inscenizacja, to że panowie nieco żartowali. Do zrobienia modelu bakterii wyniosłem z domu kordonek, którego nie chciała mi wydać żona, bo był bardzo trudny do zdobycia, mówił Zdzisław Kamiński. Jak widzicie, więc nie oszczędzali na programach, a widzowie bardzo to doceniali. Dochodziło nawet do mega zabawnych sytuacji, a czasem nawet groźnych, bo raz panowie ryzykowali utopieniem się. Bo w odcinku o ratownictwie wodnym kurka nagle wrzucono do zalewu Zegrzyńskiego, nagrywając jego przerażony krzyk. Miał się czego bać, bo śmigłowiec po chwili zdmuchnął z pontonu Kamińskiego, który miał wyciągnąć go z wody. Musieli wspólnie toczyć walkę o wyciągarkę spuszczoną z helikoptera, co okazało się trudniejsze niż im się wydawało. Innym razem kręcili sceny z dachu kolejki linowej. Kurek trzymał za pasek kamerzystę i od tego zależało, czy razem nie zlecą. Pod nimi daleko w dole rozciągał się lodowiec. Na zabezpieczenia zwykle brakowało pieniędzy, czytamy w artykułach. A prowadzący lubili się także w życiu prywatnym. Spędzali często razem czas, robiąc sobie męskie wypady. Podobali sobie szczególnie wyjazdy w bułgarskie góry oraz na narty. Sonda najczęściej była nagrywana w studio, ale później z czasem stwierdzono, że może wypadałoby wyjść ze studia i pokazywać to, co dzieje się na przykład w zakładach przemysłowych. I właśnie jeden z takich odcinków sprawił, że prowadzący niestety pożegnali się już z życiem. Był 29 września 1989 roku, gdy na drodze z Krakowa do Raciborza mieli wypadek. Jechali do firmy Rafaco, prowadzony przez 42-letniego wówczas kierowcę rajdowego Andrzeja Gierstora. Peugeot zaczął wyprzedzać jadące przed nim auto. Prowadzący nie zauważył pędzącej z naprzeciwka ciężarówki. Zmienił pas i zderzył się czołowo z jadącym prawidłowo samochodem ciężarowym Star 200. I miejsce miał wypadek, w którym zginęli wszyscy podróżujący Peugeotem. Kiedy na miejsce dotarli milicjanci, na tylnych siedzeniach odkryli ciała dwóch popularnych prowadzących. Wiadomość o ich śmierci od razu obiegła media w Polsce, wprawiając w osłupienie wszystkich fanów Sondy. Za winnego tej tragedii szybko uznano Andrzeja, który prowadził samochód. Jechał za szybko, na dodatek wyprzedzał w niedozwolonym miejscu. Sprawa została umorzona. Ale bardzo wielu fanów chciało
chciało wiedzieć więcej na temat tego, co doprowadziło do śmierci ich ulubionych prowadzących. Również współpracownicy, którzy z nimi tworzyli ten program, nie od razu dali za wygraną. Wszyscy chcieli się dowiedzieć, co dokładnie się stało, tym bardziej, że wiele okoliczności było naprawdę zaskakujących. Najpierw podano informację, że w tym samym miejscu wcześniej miał miejsce bardzo podobny wypadek. Śledztwo prowadził przyjaciel i współpracownik zmarłych, współtwórca sondy Tomasz Pyć. On też twierdził, że dokumenty, do których udało mu się dotrzeć, dotyczące wypadku, zawierają wiele niejasności. Zaczął zadawać niewygodne pytania. Dlaczego po wypadku usuwano z drogi ogromną olejową plamę? Dlaczego tył samochodu nie był w ogóle zniszczony? Dlaczego u żadnego z dziennikarzy nie stwierdzono typowych powypadkowych obrażeń? Dlaczego w skroni jednej z ofiar tkwił kolec z parasola? Niestety Tomasz Pyć nie uzyskał odpowiedzi na wszystkie pytania, które stawiał przez lata. Zmarł nagle w 2008 roku. Ale sprawa ta nadal rozgrzewała wiele osób i kolejną osobą, która postanowiła odnieść się do tego, co stało się przed laty na tej drodze, był bloger, twórca bloga o.blogs.pl. Ustalił on, że do poślizgu doszło w wyniku najechania Peugeota na plamę rozlanej na drodze żółto-brunatnej, przypominającej olej cieczy o ostrym zapachu. Podobno po wypadku na miejscu tragedii od razu pojawiła się ekipa sprzątających, którzy do wieczora czyścili jezdnię tak, by w ogóle śladu po tej plamie nie było. I faktycznie prokuratura nie wzięła pod uwagę możliwości poślizgu w związku z tą plamą, ponieważ uznano, że plamy nie było. A co ciekawe, właśnie prowadzący jechali przecież do Raciborza, do fabryki kotłów, nakręcić odcinek sondy, który miał być poświęcony zaletom i wadom popularnego oleju silnikowego. Na dodatek prokuratura poinformowała, że prowadzący zginęli na miejscu, a w dokumentach znaleziono informację, że to nieprawda, że zginęli dopiero po przewiezieniu do szpitala. Wiele osób tutaj dopatruje się pewnego rodzaju teorii spiskowej w związku z tym, że prowadzący mieli ponoć zakończyć swój program i chcieli wprowadzić nowy format, który odnosiłby się do czegoś nieco innego, ale tego, co bardzo interesowało w tamtym czasie publiczność. Chcieli zrealizować projekt, którego tematem miały być reformy gospodarcze. No a jak się domyślacie, reformy gospodarcze w tamtym czasie jeszcze mile widziane nie były. Ale to jest teoria fanów. Natomiast faktem jest to, że po śmierci prowadzących sonda zniknęła z ekranu. Nikt sobie nie wyobrażał, że będzie kontynuowana z kimś innym. Akurat jest to dowód na to, że są ludzie niezastąpieni. Zdzisław Kamiński i Andrzej Kurek zostali pochowani 6 października 1989 roku obok siebie na cmentarzu w Ursynowskich Pyrach. Pośmiertnie zostali odznaczeni Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. I po latach okazało się, że osoby, które wracały do różnego rodzaju programów i odcinków sondy, wskazują, że prowadzący mieli bardzo dużo racji, że wiele z ich teorii się sprawdziło. Chodzi m.in. o to, że jeszcze w Polsce, kiedy nie było tak rozpowszechnionych plastikowych opakowań, oni ostrzegali, że świat zatonie w śmieciach. Przewidzieli, że komputery są naszą przyszłością, a ci, którzy nie będą umieli się nimi posługiwać, zostaną społecznie wykluczeni. A przecież wtedy, kiedy to mówili, komputer był dostępny dla nielicznych i zajmował pół pokoju. Młodzi mieszkańcy Raciborza, wielbiciele sondy ze szkół średnich postawili w miejscu wypadku skromną tablicę pamiątkową. Ale dziś jej już tam nie ma. I tak jak sama sonda była pokłosiem programu Eureka, który był nieco czerstwy, bardziej właśnie taki szkolny i sonda wprowadziła powiew świeżości, tak sonda zainspirowała wiele osób do tego, by powstały nowe tego typu programy. Jednym z nich było Spektrum, poświęcone komputerom i informatyce, prowadzone przez Tomasza Pycia właśnie. Sonda zresztą po latach na krótko powróciła za sprawą Tomasza Rożka. Była to jednak nieco zmieniona forma, przystosowana do współczesnych czasów i trzeba też przyznać, że dziennikarz, który prowadził ten program, wiedział, że nie będzie to ani na taką skalę jak wcześniej, ani nie zrobi takiej furory ten program. Prowadził Sondę 2, zapraszając do studia ekspertów, którzy tłumaczyli zagadnienia związane z najnowszymi odkryciami naukowymi. Tworząc Sondę 2 nie miałem złudzeń, że stworzę program kultowy, ale takie programy powstają raz na 50 lat. Program Kurka i Kamińskiego był kultowy, dlatego że był w tamtym czasie jedynym, mówił w rozmowie Tomasz Rożek.
A wy co na ten temat uważacie? Czekam oczywiście na wasze komentarze i pamiętajcie, że robię także programy o filmach, serialach i programach oraz ich prowadzących, więc proponujcie mi, jaki innego rodzaju program chcielibyście, bym wam tutaj przypomniała. A tymczasem dziękuję za to, że byliście ze mną do samego końca i do zobaczenia.